Program Master Coach zawitał do miejsca, w którym tak jak w przypadku zawodu trenera liczy się pasja, wiedza, umiejętności i sporo cierpliwości. Jesteśmy w olsztyńskim browarze Warmia, gdzie na co dzień waży się piwo. Jednak teraz, właśnie tutaj, będą ważyć się losy uczestników naszego projektu. Startujemy! Przed nami drugie spotkanie warsztatowe i nowe konkurencje zadaniowe. Już za chwilę poznamy gościa specjalnego, który poprowadzi dzisiejsze zajęcia. Jestem przekonana, że tego trenera nasi uczestnicy się nie spodziewają. Dołączy on do grona jury, w którym niezmiennie zasiadają. Remigiusz Sobociński. Grając w Ekstraklasie pracował z najlepszymi trenerami w Polsce. Teraz sam jest trenerem. Marcin Przybyliński, koordynator kształcenia i licencjonowania trenerów. To od niego zaczyna się szkolenie na Warmii i Mazurach. Trenerzy, witamy w trzecim odcinku programu Master Coach. Jak wasze samopoczucie przed kolejnymi warsztatami? Bardzo dobrze, super. Niestety dzisiaj nie ma z nami Eweliny ze względów zdrowotnych. Mamy nadzieję, że szybko powróci do zdrowia i udziału w programie. Na ostatnich warsztatach wykazaliście się super wiedzą, fajnym zaangażowaniem zajęcia z trenerem prezentacji. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie tak samo, bo naprawdę przed wami fajny, ciekawy temat warsztatów. Temat zajęć to jedno, lecz kto je poprowadzi? Trenerzy, jestem przekonany, że dzisiejszy czas będzie wyjątkowy. Z niezwykłym trenerem. Z trenerem, który prowadzi niezwykłą reprezentację Polski. Powitajmy naszego gościa specjalnego. Szczerze powiedziawszy, to było dla mnie całkowite zaskoczenie, chociaż sylwetkę poznawałem, nie wiedziałem skąd dokładnie. Oglądałem mecze Amfutbolu, to prawda, lecz dowiedziałem się, kim jest trener, dopiero od kolegi. Spotkaliśmy się w 2017 roku na Stadionie Narodowym, to był taki pokazowy turniej Amfutbolu na targach piłkarskich. Tam się z tym zmierzyłem pierwszy raz. Bardzo mi się to spodobało, a najbardziej spodobało mi się podejście zawodników i trenera właśnie. Tak naprawdę on położył fundamenty pod Amfutbol i dał też jakieś światełko w tunelu dla tych, którzy borykają się z problemami swoimi fizycznymi. Marek Dragosz, trener piłki nożnej UEFA, specjalista treningu bramkarskiego, posiada certyfikaty Federacji Holandii, Anglii, Irlandii, prelegent wielu szkoleń i kursów w Polsce i za granicą, założyciel Keepers Foundation, pomagającej młodym zawodnikom i trenerom na całym świecie. Od 8 lat jest trenerem reprezentacji Polski Amfutbolu, z którą zdobył 4. miejsce Mistrzostw Świata w 2014 roku oraz brązowy medal Mistrzostw Europy w 2017. Ostatni sukces jego drużyny, która zawsze jest jedną nogą w finale, to zwycięstwo w tegorocznej edycji turnieju Amfutbol Cup. Dzień dobry, cześć, witam was wszystkich. Cieszę się, że tu jestem. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że to będzie fajny dzień. Oglądałem pierwszy odcinek Master Coacha. Uważam, że to jest fajny projekt. Mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się też w jakichś innych regionach kraju, bo to pionierskie tutaj jest naprawdę, naprawdę super. A póki co, z tego co wiem, zaczniemy małą rozgrzewką, prawda? Dokładnie. Zabawa będzie polegała na tym, że na podstawie krótkiego opisu kolegi musicie odgadnąć, jakim jesteś piłkarzem. Pierwszą podpowiedzią
jest pozycja zawodnika, którego wybraliście? Trenerzy, którzy siedzą po prawej stronie, wybierają do gry kolegę z naprzeciwka. Radek, przystąpisz do gry jako pierwszy. Kogo wybierasz? Michała. Michała, okej, okay, także zapraszam Was. Ja rozpocznę od pozycji środkowego obrońcy. Jesteś zawodnikiem reprezentacji Holandii. Jesteś wysoki. Jesteś łysy. To jest bardzo trudne zadanie. Nie wiem, będę chyba strzelał, kim jestem. Ale nie wiem, czy to będzie dobry strzał. Czy to będzie Ronald Koeman? Nie. Ja wybieram pozycję bramkarza. Jesteś Brazylijczykiem. Bardzo sprawnym. Lida. Nie, dobra, to ja wybiorę pozycję lewego na posługi. Jesteś petarda zawodnikiem. Co prawda już na emeryturze, ale grałeś świetnie. Jesteś ze Szwecji. Łysy, bardzo dobry piłkarz. Celtic, Glasgow, później... Larsson? Legenda AC Milan. Gattuso. Wybieram lewego obrońcę. Jesteś Francuzem, mistrzem świata z poprzedniej generacji, przed 2000 rokiem. Nic mi więcej nie podpowiesz? Grał w Bayernie Monachium. Sanio? Nie. Liza Razu. Wybieram prawego napastnika. Wydaje mi się, że jest Brazylijczykiem. Nie wiem, w jakim klubie grał. Rivaldo Romario? Argentyńczyk. Argentyńczyk. No. Batistuta? Tak. Przegrywacie do zaczyna. Okej, ja wybieram pozycję, na której jeszcze występuję. Także... Okej, kapitan Barcelony. Puyol. Grałeś w reprezentacji Polski. Jezu, panie. Miałeś przyjemność strzelić bramkę Realowi Madryt. Czyli krzyżeś. Tak. Nie mamy za dużo opcji do wyboru, ale proszę. Słucham. Jesteś piłkarzem. Okay. Portugalczykiem. Znakomita prawa noga. Jestem czynnym zawodnikiem? Już dawno nie. Jesteś zawodnikiem, który... Luis Figo. Brawo. Ja wybieram przemą pozycję środkowego napastnika, która jest mi najbliższa. Rewelacja. Nie ukrywam. Niemiec. Były zawodnik Bayernu Monachium. Wysoki, silny, mobilny, taki mały. Niemiecki Michał. Zmienia. Misza Balach. Trenerzy, super poradziliście sobie z tym pierwszym zadaniem. Była to oczywiście rozgrzewka. Miejmy nadzieję, że rozgrzaliście się do części głównej, którą poprowadzi trener Marek Dragosz. Ja tam kolejnych zadań wcale nie będzie brakować. Dokładnie. Dokładnie. W nagrodę za to wykonane zadanie otrzymujecie od naszego partnera najnowsze czasopismo Asystent Trenera. Pierwszą część, zgodnie z założeniami organizatorów, chciałbym przeznaczyć na rzeczy związane z samym AMFootballem.
Może to będzie interesujące dla was, może nie, tego nie wiem. Natomiast wiem, że to jest dla mnie przynajmniej doskonały przykład na to, co może być wstępem do tej tematyki. To, w jaki sposób buduje się ten zespół, jak on funkcjonuje, jak wyglądają relacje w zespole, dla mnie jest genialnym przykładem na to, w jaki sposób może to dobrze wyglądać, jeśli chodzi o szatnię, jeśli chodzi o funkcjonowanie zespołu również poza szatnią, poza boiskiem. No, muszę przyznać, że jako trener miałem już taką sytuację mocno kryzysową, gdzie nasze wyniki były nieco słabsze. Pamiętam dokładnie, to było niemalże 12 miesięcy temu i rzeczywiście wtedy, kiedy przyszliśmy do klubu w poniedziałek, to akurat postawiłem na trening mentalny i no to z perspektywy czasu okazało się świetnym posunięciem, bo te wyniki później były takie, jakich ja oczekiwałem i moi zawodnicy. Natomiast także jak powiedziałem, ten team spirit też jest niezwykle istotny dla osiągania korzystnych rezultatów. To, co robię tutaj w kraju od 9 prawie lat, pochłonęło mnie dość mocno. W 2011 roku człowiek, który dzisiaj jest prezesem Europejskiej Federacji Piłki Nożnej, wtedy był tylko studentem fizjoterapii, pisząc pracę magisterską na temat sportu osób niepełnosprawnych, wyłowił gdzieś w sieci film o historii jakiegoś Brazylijczyka, który na plaży o jednej nodze, o kulach kopał w piłkę. Zrodził na tej bazie pomysł utworzenia AMP Futbolu w Polsce. Oni sami nazywają się kompanią braci, rodziną, różnego rodzaju określenia padają i to nie jest pod publiczkę, ani nie jest to pod media, ani nie jest to pod kamerę. Jest to takie tam ze środka wypływające. Tak samo jak nie spodziewałem się trenera Marka tutaj, tak samo nie spodziewałem się, że taka tematyka będzie poruszona. Raczej nastawiałem się właśnie na jakieś rzeczy związane z techniką, taktyką czy przygotowaniem motorycznym. Nie myślałem, że będziemy tutaj właśnie rozmawiać o tym liderowaniu, przywództwie i budowaniu zespołów piłkarskich pod kątem tych relacji wewnątrz drużyn. Chciałbym, żebyśmy pogadali o koncentracji. Ileś bodźców nam zawsze przeszkadza na boisku. Przeszkadza, bo pomaga. To są bodźce takie, które docierają tutaj. Ktoś cię szturchnie, ktoś przeszkadza, ktoś zzyga na boisku, wsadzi łokieć. Kibice dogadują, rodzice dogadują, sędzia cię denerwuje. To jest rzecz, na którą chciałem wam najbardziej zwrócić uwagę. Utrzymanie koncentracji na konkretnym zadaniu, w konkretnym momencie. Trener z boku mówi, skup się. No i? Ja wiem, że się mam skupić. No kurde, jak wychodzę na boisko, to chyba jest logiczne, że powinienem być skupiony. Ale umiejętność wskazania dzieciakowi, co w danym momencie, zwłaszcza jeśli chodzi, mówimy o jeszcze nieukształtowanych piłkarzach, co w danym momencie jest najważniejsze, to będzie nasza największa sztuka. Strona mentalna jest bardzo ważna, zwłaszcza w rozwoju młodych zawodników, ale zarówno młodych, jak i starszych, odgrywa bardzo dużą rolę. Jak to się mówi kolokwialnie, w głowie można wiele rzeczy wygrać, ale też również można wiele rzeczy przegrać. Dziękuję trenerowi, który dzisiaj się zjawił, który się dzisiaj pojawił, bo jakby bym zwrócił uwagę, czy po prostu po raz kolejny podniósł jakby znaczenie sfery mentalnej, która jest jakby nieodłącznym elementem sportu, życia. Jeśli się skoncentrujecie, jeśli dogadacie się w zespole, to pewnie odniesiecie sukces. Zadanie nasze polega na tym, żeby ten koc bez używania rąk, bez używania zębów, bo i takie pomysły widziałem, i bez jest zakaz opuszczania koca. Nie wolno mi dotknąć czymkolwiek podłogi. Muszę ten koc jako zespół przełożyć, mówiąc krótko, do góry nogami. Kto przegra, pompuje. Warsztaty w formie zadań w grupach były ciekawym rozwiązaniem. Można było spośród tych swoich drużyn zauważyć, jak się kto zachowuje, kto stara się być tym liderem, kto jest, kto chce być tym liderem. Jednak myślę, że odbywało to się wszystko na zasadzie wspólnej pomocy, wspólnej pracy i wspólnym dążeniem do celu. Czy ludzie, z którymi pracujemy, u nich presja czasu czy presja wyniku też się pojawia?
Zawsze istnieje potrzeba rywalizacji u nas. My wszyscy jesteśmy rywalizacyjni. W tych formach aktywnych, gdzie cała grupa pracuje, to no, dla mnie bardziej takie rzeczy odpowiadają. Tak więc wszystkie z tych zabaw mi się podobały. Też jestem zwolennikiem tego, żeby układać takie zabawy, przez które bawiąc się można dużo, dużo zyskać. Najbardziej mi się podobało te ćwiczenie z drabinką, ponieważ jak widzieliśmy sami, w tym ćwiczeniu pracowali wszyscy. Każdy starał się jakby znaleźć odpowiedź na pytanie, jak przesunąć kolegę, żeby po prostu ustawić się w konfiguracji, której trener nam opisał. A to, co nas czeka teraz przez najbliższe 60 minut, wyobrażamy sobie to w ten sposób, że chciałbym pokazać wam cztery króciutkie ćwiczenia. Myślę, że zajmie nam to może 15-20 minut. I potem na ten pozostały czas podzielimy was na dwie grupki. W tych dwóch grupkach będziemy oczekiwać, że w tym temacie, w tych obszarach, w których poruszamy się od początku dnia, w liderowaniu, w budowaniu zespołu i w koncentracji, znajdziecie taki rodzaj ćwiczenia, zabawy, czegoś, co chcielibyście przekazać drugiej grupie i wszystkim innym, którzy to będą oglądać, jako taką dobrą praktykę z dzisiejszego dnia. A my z boczku staniemy sobie i będziemy oceniać was właśnie przez ten pryzmat, przez pryzmat bycia liderem, przez pryzmat kogoś, kto dba o zespół i przez pryzmat, nie ukrywajmy, również koncentracji na tym, co będziecie robić. Zarówno wtedy, kiedy będziecie pracować długopisem na papierze, jak i wtedy, kiedy będziecie to prezentować i wykonywać to ćwiczenie. Dawaj. Im szybciej to będzie, tym lepiej dla nas. Hop, dawaj. Brawo. Dawaj. Brawo, lewa, brawo. Po pierwszych dwóch próbach nieudanych wymyśliłem to, to chyba się odezwała moja natura inżynierska trochę i szybko to policzyłem w głowie i wyszło dobrze, także super. Chłopcy mi pomogli, drużyna mnie przytrzymała, bo sam tego bym nie dał rady zrobić, więc mój był pomysł, wykonanie wspólne, świetna sprawa. Słuchajcie, dajmy sobie 10 minut na wymyślenie ćwiczenia i po 10 na pokazanie. Jedno przykładowe, które narysujecie i które przekażecie drugiej grupie do zrobienia. Dobrze? Sfera, o której rozmawialiśmy, czyli mental, czy umiejętności społeczne, tak jak trener powiedział, może nie tyle, że są pomijane, ale gdzieś troszeczkę spychane na bok, więc uważam te 3 godziny warsztatów jako jak najbardziej dobrze spędzony czas, naukę, która nie pójdzie w was. Praca w zespołach na pewno jest dla mnie osobiście lepsza niż praca indywidualna, ponieważ jest więcej głów do myślenia, każdy może czuć się jakimś pomysłem i może wyjść coś naprawdę fajnego. Zadanie jest tak, jedna osoba znajduje się, musi wybrać pierwszy kwadrat, od którego musicie zacząć, następnie jego kroki są przód, lewo bądź prawo, nie cofamy się. Idziemy też po skosie. Jeżeli się pomyli, wchodzi następna osoba. Czyli w skrócie, wchodzi jeden z was, podpowiadacie sobie, my mówimy dobrze, źle, wy sobie podpowiadacie przód, bok, jest źle, schodzisz na jedna osoba wchodzi. Przychodzi cały lat. Czy oni muszą znaleźć, przepraszam, znaleźć taką trasę, którą wy wytyczyliście sobie na papierze, okej. Okay. Drużyna rywalizująca z moją drużyną zaproponowała fajną zabawę o nazwie Labirynt, gdzie naprawdę trzeba było mieć dużą podzielność uwagi i zachować koncentrację i także. Na pewno to były dwa fajne ćwiczenia, które uważam, że gdzieś warto będzie wykorzystać w przyszłości też w mojej własnej pracy. No to brawo! Najprostsza wersja gry w kółko i krzyży. Rywalizujecie ze sobą w dwóch zespołach. Waszym zadaniem jest ułożyć 3 bluzy bądź 3 te białe stożki. W układzie, w linii prostej. Widać po mnie, ja sam jakby doszedłem do tego wniosku, że faktycznie się staram i chcę dać siebie jak najwięcej. Momentami wygląda to pewnie komicznie, bo nie są to zachowania takie stricte podobnie do mnie, natomiast chcę się pokazać z jak najlepszej strony. No podobnie jak cała reszta, chcę przeżyć tutaj fajne, niezapomniane chwile, ale też wygrać. Zacznij czapeczkę, bo to
Forma takich warsztatów jest jak najbardziej super, ponieważ możemy aktywnie uczestniczyć w tych zadaniach i odczuwać wszystkie wrażenia na sobie. Mówią zawsze trenerzy starsi, że jak głowa nie podaje, to nogi nie grają. I to jest w 100% prawda. Trener, który przyjechał z dużym doświadczeniem międzynarodowym, no to udowodnił po prostu. I odpowiedział na moje pytanie, które zadawał zawsze, to co powiedziałem już na warsztatach, trener Mirek Romanowski. Co jest pierwsze? Atmosfera robi wynik, czy wynik robi atmosferę? Uważam, że atmosfera robi wynik, natomiast wynik tylko poprawia atmosferę. Nie? Jest to super sprawa, także bardzo dziękuję trenerowi za to, że to w taki sposób przedstawił. Jestem bardzo zadowolony z warsztatów. Panowie, no cóż, dzień dobiega końca i mnie osobiście szkoda, bo to były dla mnie osobiście bardzo fajne godziny. I jeszcze raz powiem, że bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że mogłem tutaj być. Fajnie było was poznać. Myślę sobie, że gdzieś tutaj w kuluarowych rozmowach sami mówiliście o tym, że podjęliśmy tematy, o których na co dzień może nie do końca o nich zapominamy, ale też nie do końca jest tak, że to są dla nas priorytety. Więc ja osobiście bardzo serdecznie wam za ten czas dziękuję. Chcielibyśmy Teronowi podziękować za wyjątkowy czas, za przybycie na Warmię i Mazury, za to, że podzielił się trener swoimi doświadczeniami, swoimi przeżyciami, no i za wiedzę, którą zapewne postaramy się pozytywnie i wykorzystać ją w naszej pracy codziennie. Dziękujemy jeszcze raz. Bardzo serdecznie dziękuję. Taki dziękuję. Upominek od nas. Całe szczęście, że nie mam prawa jazdy. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. Jury udaje się na narady. W każdym z odcinków wybierze trzech najaktywniejszych trenerów, którym przyzna punkty w kolejności 3-2-1. Za zadania, jakie dostali do wykonania od naszego gościa specjalnego po warsztatach, maksymalnie mogą zdobyć 10 punktów. Powinniśmy wybrać teraz najpierw trójkę. Najbardziej aktywnych aktywny. Całym warsztatów. Po kolei może Marcin. Zaczniemy ode mnie, nie ma problemu. Dla mnie numer jeden dzisiaj to jest ta osoba i to potwierdza się, bo ostatnio gdzieś też był chyba brany pod uwagę, nie, Remek, weźmy już zupełnie. Numer dwa to jest ta osoba, gdzie ostatnio tak nie do końca się uaktywnił i to na pewno na plus. No i trzecia ta osoba i to myślę, że nie ma tutaj przypadku. Według mnie Gieronie to byłoby W jakiej kolejności? O tak. Pierwszy, drugi, trzeci, tak? Pierwszy, drugi, trzeci, tak. Dokładnie tak. Okay. Ja natomiast co do kolejności bym się nie zgodził. Według mojej oceny... To jest dwa? Nie. To jest jeden. Numer jeden. Dla mnie dzisiaj? To jest numer dwa. Bardzo sensowne wypowiedzi. Celne przede wszystkim. Trafne. I to numer trzy w dniu dzisiejszym. Jak dla mnie to tak by nie było, a wyglądałoby to tak. W ten sposób. No. Czy co, mamy? Zgadzamy się. Mamy to. Mamy to. Pierwszy ten to jest. Kurde, dobra. Zrobię. Dobra. Dla mnie osobiście ta punktacja jest druga, a nawet trzeciorzędna. Jaka będzie decyzja jury, no to już nie jest w mojej gestii oceniać. Ja natomiast się skupiam na tym, co wcześniej powiedziałem, czyli żeby tu uczestniczyć najbardziej aktywnie, jak tylko mogę. Punktacja jest moim zdaniem mało ważna, ponieważ z każdych warsztatów wynoszę coś dla siebie i bardzo mi się to podoba. A czy będę w trójce w finale, to okaże się po trzecim odcinku. Jak grupa ogólnie? Mogli później sobie po kolei gdzieś te zabawy ocenić i najważniejsze te ostatnie zadania. Ja patrzyłem tak jakby na całość, jak sobie myślę o tych wszystkich osobach, nie tylko przez pryzmat samych zadań, ale też przez pryzmat tego, co się działo też wcześniej. W trakcie, kiedy ja pracowałem z nimi i jakby wiedza, postrzeganie i taka chęć udziału w tym, też mi jakby wyrobiła troszeczkę taki obraz na temat tego, kto ile do siebie zabrał i kto ma jakąś refleksję na ten temat, nie? I tak myślałem sobie, że tak jak rozmawialiśmy gdzieś tam w kuluarach, że może byśmy sobie to zrobili tak właśnie taką... Poskierowali te zdjęcia od góry do dołu, a potem przyznali do tego punktację. Na pewno taki sposób oceniania ma swoje plusy i minusy. My zdajemy z siebie wszystko na każdych warsztatach. Myślę, że dobrze wypadłem, natomiast też to jest jakiś bonus, dodatek, natomiast głównym celem, jak tutaj wszyscy
mówimy, nie tylko trenerzy, ale i uczestnicy. Chodzi o to, żeby czegoś się nauczyć. Z tych dwóch odcinków uważam, że lepiej będą oceniane z dzisiejszego. Bardziej mi ta forma odpowiadała, tak, więc to główny atut. Ja nie jestem zwolennikiem pisania i teoretyzmu, tak jak było ostatnio. Jestem głównie zwolennikiem pracy aktywnej i na boisku. Wydaje mi się, że tak to chyba powinno wyglądać. Mhm. Okej, okay, to zostaje nam teraz tylko kwestia cyferek po przypieniądze do tego. 10, tak, 8, 7, 5 i 4. Bingo, panowie. O kurczę, powinniśmy razem pracować. Mamy to, tak? Tak, dogadaliśmy się. Okay, super, dziękuję bardzo. Okay, dziękuję. Jury po obradach przyznało kolejne punkty. Przypominam, że zarówno uczestnicy, jak i widzowie nie znają wyniku rywalizacji. W następnym odcinku poznamy nazwiska trzech osób, które dostały się do finału programu Master Coach. Jeżeli jesteście ciekawi, kto to będzie, już teraz zapraszam Was do oglądania czwartej odsłony naszego projektu. Do zobaczenia. Macie to jakiś wolny zespół? Też nie, nie chcę mieć tyle procesu. Takie czasy.